Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa, bieżąca analiza techniczna, temat naszych codziennych spotkań. Zaczynam od indeksu dolarowego, który jest według mnie w dość ważnym miejscu, czyli cały czas bronione jest wsparcie 10.30. Widać próbę zejścia poniżej, ale notowania dość szybko, dolar dość szybko wyskoczył i próbuje utrzymać się powyżej dolnej żółtej strefy. No zobaczymy, jeżeli to się uda, to oczywiście będziemy sięgali tutaj do końcówki zeszłego roku jako wzorca dla przyszłego schematu, jeżeli chodzi o ten instrument. Na razie seria niższych szczytów i niższych dołków pozostaje tutaj w mocy. EURUSD, atak na ostatnie maksima, wyjście powyżej 1.11.30, ale każdorazowa próba wyjścia, no może nie każdorazowa, bo wczoraj udało się cenę zamknięcia uplasować powyżej tej czerwonej strefy, ale nowego maksimum nie mamy. Zobaczymy, czy będziemy mogli wkrótce mówić o układzie podwójnego szczytu. Jeżeli tak, no to oczywiście 1.10 jest najbliższym celem dla posiadaczy krótkich pozycji. Po przełamaniu 1.10 będzie można odłożyć wysokość całego układu, czyli około dwie figury i skierować wzrok w stronę już bardziej 1.08. Zresztą tutaj mamy też stosowny marker cenowy i już przeciągam to w prawo. Oczywiście pojawiły się dość istotne informacje dla rynku amerykańskiego i to one w dużej mierze napędzały ją i pewnie jeszcze będą napędzały ruchy związane z tą walutą, ale no, euro nie do końca wykorzystało potencjał z obniżenia stóp procentowych w Stanach i tego nowego szczytu nie ma. I to jest pewna ciekawostka, aczkolwiek też oczywiście kwestia tutaj pewnych oczekiwań, bo rynek już dawno oczekiwał, że te stopy będą w Stanach Zjednoczonych obniżane. Na chwilę obecną warto zwrócić uwagę, czy też powrócić do 1.11.30, bo jeżeli cena zejdzie poniżej, no to ten ruch w stronę 1.10 stanie się bardziej wiarygodny. Funt brytyjski, mamy nowy szczyt, nowe punkty odniesienia, patrząc z perspektywy aktualnej serii wyższych szczytów i wyższych dołków. Trzeba tutaj się posiłkować już wyższymi interwałami i najbliższe ograniczenie 1.34, patrząc w horyzoncie wykresów tygodniowych i może się okazać, że impuls wzrostowy zmierza właśnie w tamtą stronę. Nie mamy jeszcze wykupienia na wskaźniku relatywnej siły na tygodniówce, więc jest jeszcze potencjał na to, żeby no, białe świece się pojawiały, podobnie zresztą jak i na wykresie dziennym. Tak? Jeszcze jest tutaj troszeczkę przestrzeni, bo w tej chwili ten wskaźnik przyjmuje około 67 punktów, a powyżej 70 jest to informacja, że rynek jest wykupiony. Spójrzmy na PLN-y, jak one się zachowują. 5,07 w przypadku funta do PLN-a cały czas pozostaje w mocy jako najbliższe możliwe wsparcie, dość długo bronione, więc to jest, to otwiera sekwencję w kierunku 5,14 jako ograniczenia, no ale konsolidacji ciąg dalszy, także tutaj się nic nie zmieniło w ostatnich nawet tygodniach. CHF do PLN-a oddala się od 4,60, ale zbliża się do 4,50 i to jest dość ważna informacja. Dopiero po przełamie 4,50 ja będę chyba mógł odważniej spojrzeć na południe, szczególnie, że ta ostatnia linia poprowadzona pod obka wtedy zostanie poddana poważnej próbie. W szerszym horyzoncie czasu przypomnę, że jesteśmy w kanale spadkowym, bardzo szerokim, rozbudowanym w cenie i w czasie, a 4,50 jest gdzieś elementem tego układu. EuroPLN świeca obok świecy i ta zmienność rzeczywiście bardzo mocno maleje i myślę, że tutaj powoli trzeba wchodzić na wykresy godzinowe, żeby szukać jakichś wskazówek. Ja pozostanę wierny dwóm poziomom. 4,25 jako kluczowe wsparcie, 4,30 jako opór. Z założeniem, że 4,30 jest lokalną strefą, bo to 4,37 jest tutaj istotniejsze, jeżeli chodzi o górne ograniczenia amplitudy wahań na wykresie dziennym, ale też i tygodniowym. Ogólnie no sam fakt, że cena nie robi nam nowego szczytu, czyli zostaje poniżej 4,30, sprawia, że podaż powinna przełamywać 4,25. No, pytanie, i to jest pewnego rodzaju zagadka, czemu się to nie udaje, ten upór popytu w tym miejscu jest ewidentnie widoczny, no ale trzeba mieć też świadomość, jeżeli to wsparcie zostanie pokonane, raczej będzie to realizowane z dość dużym impetem, uwzględniając skalę obrony z ostatnich tygodni, więc wtedy w okolice 4, nawet 15 trzeba będzie
zerkać. USDPLN dotarł do ostatnich minimów, czyli 3,8379. Nie mamy jeszcze nowego dołka, więc nie mogę nazwać serii ostatnich czarnych świec, te, które rozpoczęły się w okolicach 3,90 impulsem spadkowym, aczkolwiek no, charakterystyka wykresu no, taką interpretację narzuca, bo w końcu jesteśmy w trendzie spadkowym, a tym samym też ruchy wzrostowe są korektami, więc spadkowe w tym układzie należy traktować jako impuls. Impulsy powinny być dłuższe niż korekty, więc 3,80 powinno się czuć tutaj zagrożone. Ropa. WTI wróciło w okolice $72 za baryłkę. Ciekawe miejsce na szczyt. Już raz podaż się w tym miejscu pojawiła, co przyniosło nam minimalne odreagowanie na południe. Wczorajsze zamknięcie bardzo blisko tej czerwonej strefy i dopóki notowania nie wyjdą powyżej, no to ta linia poprowadzona po ostatnich szczytach z przyspieszeniem na stronę podaży tutaj narzuca pewną perspektywę. Dopiero wyjście powyżej 72 zmusi mnie do powrotu do koncepcji, czy też do utrzymania koncepcji ruchu bocznego, bo jak na razie jest perspektywa, żeby wyjść z tej długoterminowej konsolidacji. Ropa Brent, krótka korekta, nie udało się dotrzeć do $77 za baryłkę, co nie znaczy, że to się nie uda. Mamy podobnie jak i w przypadku WTI drugie podejście do lokalnego szczytu, w tym przypadku jest to $74.20-25, no ale widać, że to jest przestrzeń, która jest dopiero obserwowalna na wykresach godzinowych. My częściej analizujemy to z perspektywy wykresu dziennego, a wczoraj pojawiła się sporych rozmiarów świeca koloru białego, więc dzisiaj ta tendencja może być utrzymana w kierunku $77. Złoto pozostaje cały czas w tendencji wzrostowej. Krótka korekta, tym samym też i dość szybko pojawili się chętni na wyciąganie ceny na wyższe poziomy. Doszukiwanie się, gdzie te wzrosty mogą się zakończyć, oczywiście jest obarczone bardzo dużą dozą błędu, więc ja tego robić nie będę. Na razie pozostajemy w konwencji bardzo dużej aktywności po stronie kupujących. Widać to zresztą za sprawą rozmiaru czy też wysokości poszczególnych świec. Ja tutaj tylko przypomnę, że lokalnie zwracaliśmy uwagę na 2576 i rzeczywiście to była strefa, gdzie z jednej strony mieliśmy kupujących, potem to się zamieniło właśnie w opór po to, żeby w konsekwencji po raz kolejny stać się wsparciem. Ja już to zaznaczam, właśnie ta wzrostowa strzałka i to jest cofnięcie z dnia wczorajszego mniej więcej w godzinach popołudniowych i stąd nastąpił kolejny wystrzał w kierunku ostatnich, znaczy właśnie nowych ekstremów. Jesteśmy na nieznanych wodach, stąd też ja właśnie nie będę tak na razie robił projekcji, bo nie ma jeszcze jakichś klarownych sygnałów zakończenia tych wzrostów. Ropa na pewno do tanich nie należy i o tym przypomina też wskaźnik relatywnej siły na wykresie dziennym. Na tygodniówce zresztą układ jest podobny, jesteśmy powyżej 70 punktów, 76 aktualna wartość wskaźnika relatywnej siły, więc te wzrosty tutaj nabierają, można powiedzieć, jeszcze rozpędu, mimo że ograniczenie, które na wskaźniku jest, no tutaj może przynieść nam no przynajmniej korektę wyższego rzędu, ale tego na razie nie widać. Indeksy. Rozpoczynamy od DAX-a, który w dniu wczorajszym rósł. Jesteśmy też po rolowaniu, czyli przejściu na kolejne kontrakty, które przynosi nam zrobienie nowego, wyższego punktu odniesienia, więc poziom 19 tysięcy staje się, a to też może stać się z oporu, stać się wsparciem. Ja jeszcze jestem tutaj wstrzemięźliwy, bo chwilę trzeba dać stronie zarówno podaży, jak i popytu, żeby nastąpiło tutaj potwierdzenie. Tak czy tak, na pewno jest przewaga po stronie posiadaczy długich pozycji i z tym bym za bardzo nie dyskutował. Jedyne, co tutaj może rodzić jakieś pytania, no to cały czas jesteśmy w strefie tych 19 tysięcy punktów, gdzie podaż dość mocno ostatnio dawała sobie znać, więc jeżeli na wykresie tygodniowym nie uda się wyjść powyżej, czy też pozostać powyżej 19 tysięcy punktów, no to myślę, że niektórzy będą traktowali to jako pewnego rodzaju słabość i powtórkę z historii, jeżeli chodzi o ruchy, które Państwo tutaj widzicie na wykresie dziennym.
Stany Zjednoczone, wczoraj bardzo ładny wyskok powyżej 19700, notowania wychodzą górą z tej figury tutaj w kształcie trójkąta, więc to otwiera oczywiście potencjał z jednej strony na atak na najbliższe ograniczenie 20360, a to jest lekko powyżej górnej linii Bollingera, to jest statystycznie najbliższe ograniczenie, ale też trzeba pamiętać, że jeżeli ten trójkąt opisywał korektę, no to oczywiście trzeba też skierować wzrok w stronę szczytu, który pojawił się 11 lipca. Powrót z strony 19700, tak, to nie będzie jakieś szczególne zaskoczenie. To miejsce przecież było już traktowane przez byki jako potencjalna trampolina dla wzrostu, więc ja sobie też tutaj strzałkę wzrostową zostawię, że jeżeli cena odbije się od zielonej strefy, no to te wzrosty mogą nabrać jeszcze na dynamice. Problem się pojawi oczywiście, jeżeli cena zejdzie poniżej 19700, no a to jest kwestia obserwacji w kolejnych dniach. US30 oddala się od ostatnich ekstremów, czyli 41670. Jesteśmy na nieznanych wodach, trochę jak na złocie, więc projekcji tutaj nie ma sensu na razie robić, szczególnie, że nie widać jeszcze jakichś kwestii aspektów dotyczących wyhamowania. Ja przypomnę, że w teorii obniżenie stóp procentowych oczywiście powinno sprawiać, że pieniądze powinny płynąć z rynków mniej oprocentowanych, czyli z te, które dają mniejsze szanse na zarobienie, czy w tym przypadku rynków walutowych, właśnie na rynki między innymi akcyjne, więc to się ładnie tutaj spina książkowo, przynajmniej w takich aspektach akademickich, więc te wzrosty można rzeczywiście byłoby tutaj powiązać z obniżką stóp procentowych w Stanach. S&P 500, mocny odskok od 5600, więc dobrze wyznaczyliśmy tą czerwoną strefę, która stała się trampoliną dla wzrostów, a jednocześnie przełamanie tej linii poprowadzonej po ostatnich szczytach, więc mamy nowe ekstremum, nowy punkt odniesienia, więc teraz poważne zadanie dla byków, żeby spróbować utrzymać już nie czerwoną strefę, ale linię 5723, czyli zamienić dawny szczyt w dołek. No, zobaczymy, czy się to uda, bo to jest dość duże, z jednej strony duże wyzwanie, ale myślę, że czynniki zewnętrzne mogą temu sprzyjać. Dla mnie pozostanie kluczowym wsparciem 5600 i tak długo jak cena jest powyżej, czyli nawet jeżeli notowania będą chciały wrócić w tej chwili jeszcze raz przetestować tą czerwoną strefę, no to dla mnie tutaj nie widzę jakiegoś szczególnego zagrożenia. Dopiero spadki poniżej 5600, tak. No to jest coś, co sprawi, że zacznę zastanawiać się, co się tutaj dzieje. Trójkąt już wtedy nie będzie wchodził oczywiście w rachubę, ale za to no, jakieś układy z fałszywym wybiciem pewnie będą tutaj wymieniane przez wszystkie przypadki. Na razie pozytywnie, więc nie ma co tutaj tworzyć teorii spiskowych. A ja jeszcze mogę przestawić przecież linię trendu, ponieważ mamy nowy szczyt, więc mogę wykorzystać dołek z 6 sierpnia jako podporę dla linii poprowadzonej po minimach. To też jest ważna informacja dla osób, które oczywiście wykorzystują ukośne linie do swoich opracowań. No oczywiście ta linia nie do końca dobrze opisuje zachowanie ceny, bo w okresie końcówki 2023 do połowy tego roku notowania są dość daleko, no ale no, są pewne prawidła w analizie technicznej, które musimy wykorzystywać, stąd też tak to powinno być narysowane, a nie inaczej. Sprawdźmy jeszcze nasze podwórko. Jesteśmy cały czas pomiędzy dwoma ważnymi strefami, czyli powyżej 2170, a poniżej 2400. To 2400 tutaj jest szczególnie istotne, bo jeżeli mają popłynąć pozytywne sygnały, czy też przesunąć się te pozytywne sygnały z rynków zachodnich do nas, no to no, byki muszą wyjść powyżej 2400. Tak długo jak to się nie uda, no to ja muszę tutaj domniemywać, że wyjście dołem z tego kanału niesie ze sobą konsekwencje w postaci rozbudowania ruchów spadkowych, szczególnie poniżej 2170. Więc czekamy cierpliwie, które ze stref, czy pomarańczowa, czy niebieska, zostanie przełamana jako pierwsza. To tyle z mojej strony. Ja serdecznie dziękuję. Przypominam oczywiście o nocy prawnej, żeby zapoznać się ze stosownymi ryzykami. Dziękuję i do usłyszenia.